13 kwietnia 2023 rok, czwartek. Gdy wsparcia szukasz u mnie, człowieku. Gdy pomocy wzywasz, ja mówię kochaj. Gdy modlisz się i wyrzekasz i narzekasz, ja mówię kochaj. Gdy boli cię, ja mówię kochaj. Gdy czujesz się sam w tym gąszczu spraw, ja mówię kochaj. Kochaj zawsze i wszędzie. Kochaj, to tak wiele załatwia spraw. Kochaj swą przestrzeń, tych ludzi, zwierzęta, przyrodę. Kochaj. Szukaj tak w sobie głęboko tej miłości i kochaj siebie i całe stworzenie. Kochaj. To nić was łącząca. To, co scala i leczy, wyrównuje, harmonizuje. To energia, która żąda porządku rzeczy, która prawdę niesie. To miłość właśnie. Więc kochaj, człowieku, kochaj. Zobacz, gdzie jest ta miłość w tobie. A ja ci raz jeszcze przypominam, że jesteś skarbem tej ziemi. Że jesteś skarbem ogromnym. Ja ci jeszcze raz to mówię. I zobacz. I poczuj. I wybacz. Wybacz tym innym, że nie potrafią, że nie umieją, że nie widzą i nie słyszą, co robią i czynią. Wybacz. Każdy swoją drogę wszak ma. Każdy idzie praktycznie w innym tempie. I cudem jest, że i tak łączycie się w grupy, że się odnajdujecie, że wspólne pasje macie i się scalacie w jakimś przedsięwzięciu. Dbaj o siebie, człowieku. Drugiemu szkody nie rób. On przecież się stara także. Na swój własny, indywidualny sposób. Zgodny z jego świadomością i zrozumieniem. Istoty ludzkie są tu tak różne. Jest ich całe mnóstwo. Świat widzialny i niewidzialny. Jakieś układy, podkłady, jakieś przestrzenie, warstwy, rodzaje. Wielowymiary. To wszystko tutaj jest. I przenika się. Ty odczuwasz tak wiele, coraz więcej wibracji odbierasz. A nie każdy wszak taki jest. Nie każdy potrafi. Rozumiesz?
również. Każdy ma inną świadomość. Przecież Ty też robiłeś kiedyś inaczej. Ale zmieniasz się. Bo więcej już wiesz i rozumiesz. I mądrość wyciągasz z tego. To dobre jest. Pozwól więc im tą drogę przejść. Niech przechodzą ją w swoim tempie. Ty wyciągniesz do nich rękę. A oni wezmą ją albo nie. Zgodnie z gotowością swoją. Rozumiesz? To w żaden sposób nie określa cię.